Kontrola zawieszenia i geometrii. Tylko 19 zł. Euromaster Dytko. Nysa. Telefon 40 90 290. Drużyna lekkoatletek ze szkoły podstawowej nr 1 w Nysie po raz drugi z rzędu została mistrzem Polski w międzynarodowych sztafetowych biegach przełajowych. Finał zawodów rozegrano w niedzielę 24 kwietnia na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Zobaczmy, co mówią o tym sukcesie złote dziewczyny i ich trener. Sztafeta była rozgrywana na dystansie 8 razy 800 metrów w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Do uczestnictwa w zawodach nyskie lekkoatletki przygotowywały się bardzo intensywnie. Dziewczyny są jakby prowadzone w paru programach, przede wszystkim w ramach SKS-u szkolnego. Oprócz tego są też zajęcia z klubu MUX Gim 2 Nysa, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy, i z programu, w którym jesteśmy od tamtego roku, Lekkoatletyka dla każdego. Ale no podkreślam, że to są dziewczyny, to są dzieci z naszej szkoły. Same dziewczyny bardzo się cieszą z własnego sukcesu. Jak mówią zawodniczki, zwyciężyć było fajnie, gorzej było biec, ale złoto zdobyte, zadowoleni są wszyscy. Rodzice są z nas bardzo dumni, przywitali nas napisem "Witamy mistrzynię Polski, trenerów" i szampanami. Zawodom towarzyszyły emocje nie tylko zawodników, ale także ich najwierniejszych kibiców, czyli rodziców. Wspaniale, po prostu wspaniale. Niesamowita atmosfera, fajne emocje. Niezależnie czy to moje, czy ogólnie nasze z Nysy dziewczyny wygrały, to emocje są duże. Cieszymy się bardzo wspólnie z sukcesu. Nieważne czy biegają, czy chłopcy, czy dziewczyny, wszyscy się, czy rezerwowi, czy nie rezerwowi. Zawsze się cieszymy wspólnie, my rodzice z dziećmi. Zmagania były niezwykle emocjonujące i choć dziewczęta z SP1 znalazły się w czołówce już od pierwszej zmiany, to walka o mistrzowski tytuł trwała do ostatnich metrów. To jest coś, co się nie da opisać, zwłaszcza, że dziewczyny wygrały tak naprawdę na ostatnich metrach i do końca nie wiadomo było, czy wygrają, czy nie wygrają. No chyba taka duma, duża duma rozpiera każdego z nas, tak naprawdę nie da się tego opisać. No i łzy wzruszenia, wiadomo, wszystkich. Same zawodniczki także przeżywały swój udział we wspólnym zwycięstwie. Zgodnie z maksymą, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W sumie to było fajne uczucie, bo wiedziałam, że już byłam już troszkę zmęczona, ale mimo wszystko miałam tą świadomość, że jednak są mistrzostwa Polski, no i trzeba dać siebie wszystko. No i dobiegłam do niej i fajne było to uczucie. Chociaż zwycięstwo cieszy, szkoła przygotowuje nie tylko mistrzów. Lekkoatletyka jest dla każdego. Tamtego roku jesteśmy w programie Lekkoatletyka dla każdego. Czyli krótko mówiąc, już sama nazwa wskazuje, że każdy może do nas przyjść i każdym się zajmiemy w jakiś tam sposób. A lekkoatletyka no, to jest królowa sportu, więc rozwija wszystkie cechy motoryczne człowieka. Do udziału w zawodach mogły przystąpić te sztafety szkolne, które zajęły pierwsze miejsce w finale wojewódzkim sztafetowych biegów przełajowych rozegranym w roku szkolnym 2015-2016. Dla nyskiego zespołu był to już przetarty szlak, ponieważ tegoroczny sukces był powtórką zwycięstwa z ubiegłego roku. W tamtym roku dziewczyny też wywalczyły złoty medal na tych samych zawodach. W tym roku obroniły. Mówi się, że łatwiej jest, trudniej jest obronić, także... Nyska sztafeta była bardzo dobrze przygotowana, więc od początku i trener, i rodzice liczyli na sukces. Jesteśmy świetnie przygotowaną drużyną i organizacyjnie, i kondycyjnie. Dziewczyny są bardzo zgrane, trener jest wspaniały. Chociaż lekkoatletyka jest bardzo ważna, to szkoła ma też inne osiągnięcia sportowe. W ten sposób zapewnia się dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju. Mamy jeszcze sukcesy w pływaniu. W szachach. Ostatnio zakwalifikowaliśmy się też do Mistrzostw Polski w szachach drużynowych, uczniów szkół podstawowych. No i zdobywamy też laury, jeżeli chodzi o dyscyplinę sportową, jaką jest pływanie. Nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 1 potrafią dostrzec i rozwinąć talenty dzieci. Zachęcają je do ciężkiej pracy nad sobą i dążenia do sukcesu. To są społecznicy, pasjonaci. Pan Jacek Ryszewski jest naprawdę wyjątkowym trenerem. Ta wyjątkowość polega na tym, że jego sukcesy są cykliczne. Młodym zawodniczkom, ich trenerowi i rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.